Halo Reach to już była taka prawdziwa, duża gra w świecie Halo, która równie dobrze mogłaby się nazywać Halo Zero, jeżeli chodzi już o chronologię, no bo się rozgrywała jakoś tak na samym początku. Jesteśmy na samym końcu świadkami wydarzeń, które mają doprowadzić do zawiązania wydarzeń z Halo Combat Evolved. No i tak jak mówiłem, tutaj właśnie jest bardzo fajny motyw, trochę lepsza grafa niż mieliśmy do czynienia przy Halo 3, Halo 3 ODST. Powraca tryb Firefight, który został wymyślony wcześniej, taka typowa horda gearsowata, której bronimy się przed falami przeciwników. Poprzednią ODST to nie było multiplayera, tutaj on powrócił. Tak jak mówię, prawdziwa, pełnoprawna gra w świecie Halo, ostatnia gra robiona przez Bungie do tej pory. Później już całkowicie pieczę nad projektem objęło 343 Industries. Ja tutaj już szybko skipuję. Tylko w tej części mieliśmy okazję stworzyć sobie własnego bohatera, którego mogliście widzieć na cutscence, tak to ja go tak ubrałem, ja go tak wymalowałem. Oczywiście reprezentuje on nas również w starciach multiplayer. Więc jest to fajny patent, takie odróżnienie lekkie od Master Chiefa. Jak powiedziałem, bardzo, bardzo fajna gra, którą ja sobie niezwykle cenię, głównie za najbardziej militarną kampanię ze wszystkich odsłon Halo. Ponieważ to jest to coś, co mnie absolutnie kupiło w całej serii. I to sobie ceniłem właśnie w Reachu. Ulepszono tutaj oczywiście Firefighta, ulepszono grafę, wszystkie tego typu rzeczy. Oraz gra się cechowała dużo bardziej mrocznym klimatem od całej reszty. Ponieważ no, losy planety Reach zna każdy, kto brał w jakąkolwiek część taką numerowaną, więc było wiadomo, co się, jak się wszystko skończy. I to na pewno jakoś sprzyjało budowaniu klimatu, zwłaszcza dzięki temu, że Bungie umiało to sprytnie wykorzystać. Tutaj dla odmiany taki lekki fragment, gdzie możemy sobie polatać. To również będę jakoś było rauta, po tobie spojrzę. Kółeczko. Żeby zaznaczyć to, że ja tutaj steruję oczywiście. Dobijemy tego dziada, pięknie. Może jeszcze zajrzymy do... gdzie to może być? Nie będziemy zaglądać może do menusów, ale to jest to bardzo fajnie wyglądający tytuł. Zawsze o, te widoczki zawsze były mocnym punktem wszystkich części Halo. I teraz może przyziemimy jakoś tak brutalnie. O, no i to było dopiero wyjście. W tej części pojawiły się w końcu umiejętności pancerza. Między innymi sprint, który potem został zalegalizowany do miana normalnej umiejętności każdego Spartanina. Tutaj widzicie wykończenie od tyłu, które zadebiutowało również w tej części, które przetrwało do czwórki. A które sobie bardzo cenię, zwłaszcza w starciach multi. No i tu zabijając paru pomniejszych gruncików, będziemy przechodzić do kolejnego tytułu, którym jest... No i tu szybko ciekawostka z 2011 roku, w którym wydano grę z 2001 roku, czyli pierwsze Halo od Duel Combat Evolved. Zostało to wydane oczywiście w edycji HD z zupełnie nowym silnikiem, który możemy sobie włączyć właśnie naciskając back na padzie. Wtedy mamy o takie właśnie zwolnienie całości, przyciemnienie i mamy grę z 2001 roku. Ta wygląda wiadomo gorzej niż to, co pokazywałem na początku Halo 2. Niestety nie pokażę wam to ładniejszych etapów, a to głównie dlatego, że jestem w trakcie przechodzenia tego miejsca w pierwszym etapie. Na najwyższym poziomie trudności, który jest teraz opalony, oczywiście ginie tutaj się bardzo szybko. I nie będziemy się teraz z tym męczyć, ale jak mówię, jako ciekawostka było, to ja to oczywiście zakupiłem, tak w ten sposób poznawałem pierwszą część Halo. I jak najbardziej było to warte zapoznania się w kontekście całej w ogóle serii. Oczywiście zabijał tutaj bardzo, bardzo często, więc przechodzimy dalej. Uwaga, raz, dwa, trzy. No i teraz najnowszy rozdział w historii Halo, czyli pamiętna czwórka, od której zaczęła się moja absolutna i bezkompromisowa miłość do całej serii, od której wiedziałem, że muszę mieć po prostu wszystko związane z tym uniwersum. Tu się piękny ekran ładowania nam przewija i zaraz zobaczymy jedną z najpiękniejszych gier
tej generacji, mimo że zrobionej na tej słabszej konsoli. No, raz, dwa, trzy, doczytaj się grafiko. No i proszę bardzo, to jest to. Są naprawdę świetne widoczki, których po prostu, którym nie można odmówić uroku. Słyszymy też polski dubbing, który był jakąś taką dziwną próbą przedstawienia tej serii Polakom. To nie jest seria bardzo popularna u nas w Polsce z różnych powodów. Pierwszym z nich było pewnie niewydanie pierwszego Xboxa u nas, w naszym kraju. A inne może takie, że to jest bardzo amerykańska seria z takimi różnymi bajerami, patentami i bzdetami, które łykają Amerykanie, a Polacy już trochę tej swojej takiej wschodniej europejskości nie za bardzo. Nie będę się na ten temat teraz rozwijał, ale może właśnie powiem, że starano się tę serię przedstawić Polakom i to jest o tyle dziwne, że wcześniej nie było takich prób, żadna z gier poza dziwnym tworem Halo Wars nie była tłumaczona w żaden sposób na polski, a teraz też nie bardzo mamy co liczyć na kolejne odsłony, głównie też z powodu, że jeszcze Xboxa One, na którego na pewno kolejne odsłony serii będą utworzone, jeszcze u nas po prostu nie ma. I tu widzimy o przeciwników. O. No i to jest najprzyjemniejsza gra, najprzyjemniejszy FPS, jaki grałem na tej generacji, to jest coś, co będę pamiętał jeszcze długo i przez którego nie mogę po prostu wysiedzieć do czasu, kiedy będę własnego Xboxa i do czasu, kiedy wyjdzie kolejna część Halo, czy to będzie piątka, czy cokolwiek innego. No i to jest ostatni punkt naszej wycieczki, gra pamiętana, czy to za świetną grafikę, czy to za wzorowe odtworzenie wszystkich innych twórców tego świetnego uniwersum, czy to za bardzo dużo dodatkowych misji koopowych dla czterech graczy tworzonych w dużej mierze tylko i wyłącznie do tego trybu. No i unowocześnienie przede wszystkim multiplayera, który jest teraz tak niesamowicie przyjemny, że można w nim stracić całe życie. Tak jakby wcześniej nie można było, ale teraz to jest po prostu coś, czego mi brakowało absolutnie i dlaczego w Halo Reach w multiku straciłem tylko jedną dobę. Dobra, to jest niby koniec. To się szybko odnowimy. Teraz nie będę tego oczywiście męczył, a na sam koniec będzie mała ciekawostka, bez której kolekcja gier Halo byłaby niekompletna. A więc 3-4 i oto ona. I owym dziwnym tworem, którym będę kończył ten materiał, jest właśnie jedyny RTS, jedyny chyba nie FPS w serii Halo, czyli Halo Wars. Wydane jakoś między 2008 i 2009, na początku jednego, na końcu drugiego, nie pamiętam dokładnie. I niezwykle dziwny twór, który mimo dobrych ocen jakoś się kompletnie nie przyjął, bo wiadomo, jednak strategia to nie jest ten twór, który jest najchętniej widziany na konsolach, ale to był bardzo ciekawy okres, kiedy pamiętam All Units Please, kiedy pamiętam, była dość duża konkurencja, jeżeli chodzi o RTS-owanie konsol, ponieważ wtedy trzy gry wyszły w jakimś podobnym okresie, które miały... O, straciłem Skorpiona. Teraz w ogóle to robię bez sensu, więc to... Ten wszelki bulwers jest uzasadniony. Były trzy gry, które miały konkurować o to, która stworzy najlepszego RTS-a na padzie dla konsol. No i było to albo Halo Wars, stworzone przez speców od serii Age of... Boże, co to było? Age of coś tam. Gości z Assemble Studio, teraz jestem już nieprzygotowany absolutnie, więc się przyznaję. O, Spartan Polek, oczywiście Spartan nigdy nie umierają, oni tylko są zaginieni w aktu. Wyszło też twór studia Creative Assembly, który jest znany z Total Warów, który jakoś się nie przyjął, jakoś to była dość szybko zapomniany twór, a chwalono się, że sterowanie padem jest tak dobre, że chciano by je wręcz opatentować. Oraz było jeszcze takie coś jak Tom Clancy's End War, czyli twór Ubisoftu, stworzony na licencji zapożyczonej od popularnego tam pisarza, który miał sterowanie głosowe, miało to uzupełniać oczywiście przyciski pada i się jakoś tam sprawdzało, ale ze wszystkich tutaj sterowań najlepiej wypadło właśnie o to. I tutaj pogrążając całkowicie swój oddział, dziękuję Wam za uwagę i absolutnie polecam zainteresować się serią Halo, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No, czekam aż Spartanie tutaj nam wydobrzeją i może jeszcze coś będzie
sens tutaj cisnąć teraz. Dzięki za uwagę i jak mówię, o, misja przegrana. Bardzo fajna, to na koniec bardzo, jedna z lepszych. No, dla mnie to jest FPS, są FPS-y numer jeden i absolutnie coś, co muszę mieć. Cała ta kolekcja i cały ten wywód o kompletowaniu serii nie będzie już aktualny, jakoś 23 stycznia, kiedy to wyjdzie Halo Spartan Assault i to jest coś, co też muszę mieć, mimo pozornie na razie kiepskie oceny, więc jeszcze zobaczymy. Teraz dzięki za uwagę i jak mówię, cześć.